Oho, oho, jest. Trafił się napadzik na Caio Perico. Dokumenty, czyli pierwszy raz mamy. Pierwszy raz jest grany. Od razu już widzę, że koleś nie zrobił sobie pełnego zwiadu. Jedziemy velumem, czyli zaczynamy od lotniska. 25% nawet mi dał. Spoko generalnie, chyba spoko. Zależy, jeżeli on kupił NPC-ta, który nam przechowa broń tego za 10 koła, no to jakoś to będzie. Ale tak to zaczynamy dość agresywnie, czyli no może że różnie się to potoczyć, w zależności od tego, co wybrał. Dobra, no to widzimy się po tej cutscence w każdym razie. Zobaczymy, jak już będziemy lecieć, co jak jest. O, pominął cutscenkę. Nie wiem, czy da się ją pomijać, czy się nie da jej pomijać, bo szczerze nie testowałem. Także załóżmy, że się nie udało. Już raz i po prostu wziął kogoś do pomocy. Zaczynamy agresywnie, już widziałem literkę G, że była do kliknięcia, żeby założyć tą maskę, czyli zaczynamy agresywnie. Koleś nie kupił tego. Gościa, który nam broń przechowuje. Okej, okay, to też dość dużo znaczy. A nie, jednak kupił. Czemu mi się G wyświetliło, żebym kliknął? Nie mam pojęcia. Czemu mówię, że w takiej masce jestem dziwnej ubrany? Spoko. Dobra. W każdym razie możemy sobie zabrać broń. I teraz sytuacja jest taka, czy koleś zrobił sobie ubrania, bo będzie wydaje mi się, że tak najprościej. Ta nie zrobił, ale na szczęście tu się respią ubrania. Więc dawaj, przebieramy się. O, i ciężarówka obok. Dobra, to mamy farta. Naprawdę, to jest niezły fart w takim razie. No możemy jechać do rezydencji po prostu. Będziemy niezauważeni aż do rezydencji, więc w sumie XD i beka. No to sobie jedziemy, no. To jest generalnie prosta sprawa. Dobrze, że jeszcze koleś za mną w ogóle powtórzył ruchy. I zdaje mi się przynajmniej po niku, że on jest polski. Mi się wydaje, czemu od razu krótko, bo trzeba jechać. Więc w każdym razie zmierzamy sobie powolutku do rezydencji w każdym razie. A mówi, że jest to jego pierwszy raz, ale no ja wiem, że to jest jego po prostu pierwszy raz. Ja po prostu widzę po łupie, że to jest twój pierwszy raz. Dobrze, w każdym razie... Jakkolwiek, to chyba idzie, no. I jedziemy kompletnie przed siebie. Dobrze, że koleś nikogo nie alarmuje, bo byłby po prostu przypał. Tak jest dobrze. W ogóle też niezbyt mi się to podoba, że nieco trochę FPS-y spadają. No nie trzymają się równo 60 na tej wyspie. Mimo wszystko po prostu... Proces nagrywania, nie? Muszę jeszcze trochę pokombinować. Jak to ładnie skonfigurować, aby to wszystko ładniutko chodziło. Normalnie jakbym sobie grał solo, no to no nie mam problemu oczywiście, ale jak to się nagrywa, no to trochę gorzej już jest. Fajnie, żeby cały czas po prostu była płynna jakość 60 klateczek na napadzie, no bo... No 30 co prawda można nagrywać, zapewne by to doprawiło problem. Ale mam nadzieję, że do takiego rozwiązania nie będę musiał schodzić. I może da się jakoś coś jeszcze pozmniejszać, aby w ogóle się to udało. Okej, w każdym razie udało nam się dojechać już do bazy, co oczywiście nie było jakoś mega skomplikowane, więc wjeżdżamy sobie ciężarówką. O, nawet on prowadzi, mimo że ja prowadziłem, więc ciekawe, naprawdę ciekawe. Dobra, możemy wjeżdżać. Nara. Teraz słuchaj, ziomek. Masz tłumik? Jest tłumik. Nie blokuj mi teraz drogi. Teraz poczyszczamy tutaj sobie drogę troszeczkę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tu są 2 złota, więc spoko. Dobrze, walimy gościa. Kluczyka nie ma. Będzie ze mną trochę podążał, więc trochę takim gostem zamierza być. Jedno z rozwiązań, które wybierają osoby, które no nie wiedzą co robić, to być po prostu tak zwanym duszkiem. Więc zabieramy to i zabieramy to. On sobie zabiera obraz. No, jako że to jego pierwszy raz, no to wiadomo, no nie będzie wiedział. Oczywiście. Ja już wychodzę i idę w takim razie wydropić nam drugą przepustkę. To jest dość istotne zadanie, aby ją właśnie mieć z tego napadu. Dobra, niech on sobie przejdzie troszkę dalej. I okej, dobrze. Teraz gdzie tu może ona nam polecieć? Może nam polecieć z każdego gościa, więc... No niestety trzeba troszeczkę po prostu strzelać się, ponieważ potrzebujemy drugiej przepustki. Tu nie ma. No i to jest nie bardzo niedobrze. Serio, to jest naprawdę nie fart, jak ona nam jeszcze nie wyleciała. O, mamy to. Chodź tutaj, ziomek. Wpinamy kartę, mamy. Chyba nie za bardzo. Ty, jednak działało. Mimo wszystko. Dobra, pakujemy do torby. Zaraz idziemy na dół w ogóle. Daj mi to wszystko otworzyć. Chodź, ziomek, idziemy. Idziemy, dawaj. Nie zatrzymuj się, nie ma co. Nawet, nie ma co. Dobra, raz tutaj wchodzimy. I wpinamy kartę mamy. Tak zwane można powiedzieć, że jest. I dobra. I zabieramy złoto. No raczej chyba całe nie wejdzie nawet, więc... Tyle ile mu wejdzie, tyle zabieramy. O, i okej.
I możemy stąd wychodzić. To jeszcze zajmiemy się do tym gościem. I schodzimy tutaj na dół. Perfekcyjnie idzie z gościem. Trochę może i duchem jest. Ale za to przynajmniej wie co robić. Przynajmniej za mną powtarza, że tyle robi. Więc dobra, wchodzimy to do środka i hakujemy, no. Co nam pozostaje. Okej, okay, dobra. Odcisk zrobiony. Trochę tutaj musiałem się zastanowić, ale spoko, tak czy siak. Więc wchodzimy do środka. Palimy tutaj, a, bombę. Bump. Spoko, łatwy kod. Ja nie wiem, kiedyś jak jest, mówię, że jest łatwy kod, nie? Po prostu coś powinno się nie udać. O, nawet mi napisał, ale ja i tak pamiętałem ten kod. Dobra. I mamy dokumenty. Dawaj, ziomek. Wychodzimy. Po prostu. Dobra. Jest w sumie wszystko wyczyszczone. Możemy już wychodzić, no. Jak to wygląda sytuacja? Tak wygląda sytuacja. Spoko. Tego ci ściągnę tak dla bezpieczeństwa. I tyle. I kliknij sobie E. I wychodzimy stąd. Ale jak ja to kiedyśowi normalnie napad wykierowałem, nie? Na pewno jest zdziwiony, że co tu się kurde dzieje, nie? Spoko. Byk w tym. No, bardzo dobrze. Tyle razy już tu byłem dalej, moja postać nie pamięta, że tu jest przycisk. No, cóż, no jest jak jest, no niestety, mogę tak powiedzieć. Jest jak jest. Okej, okay. Teraz sytuacja jest dość prosta. Chodź za mną, koleś. Chodź. No dobra. Myślałem, że podjedzie trochę bardziej, ale nie podjechał. Teraz bierzemy sobie ten pojazd, zabierzemy go ze sobą. Dawaj, siadaj. Dobrze, bardzo dobrze. I teraz co? Pokażę ci, jak szybko jeszcze stąd uciec nawet, żebyś się nie musiał zastanawiać. Więc po prostu jedziemy do wody. Będziemy płynąć przed siebie. I płyniemy. Myślę, że koleś ogarnie, że wypłynąłem z tego pojazdu. Tak, ogarnął. No i dobra, i po prostu płyniemy przed siebie. No i dobra, no cóż tu, no prościutki napadzik, no. Tyle go szukałem. No sorry, naprawdę bardzo, bardzo długo szukałem tych napadów. Nawet sobie wypłynąć na powierzchnię. Mam nadzieję, że no koleś też oczywiście wypłynie. I co, no, zaraz będzie koniec. Ważne, żeby tylko nie padł, no bo szkoda po prostu tyle łupu marnować. Jest, kwinał. Bardzo ciężko jest ogólnie znaleźć te napady na Cayo Perico. Bardzo wiele osób je robi po prostu solo i to rzeczywiście widać. Z napadami na kasyno jest o wiele prościej, o dziwo. Ale też wiadomo, niektórzy się podzieli na Team Casino i Team Perico. Tak można po prostu powiedzieć. Więc, no, jakby to też rzec. Przynajmniej to było dużo fartnie, że parę rzeczy się porespiło bardzo blisko, przez co no, koleś po prostu za mną chodził. I normalnie daliśmy radę wszystko wykonać perfekcyjnie. Szkoda, że niestety nie najlepiej jak się dało zebrać hajs, bo mieliśmy na tyle złota, że na spokojnie byśmy wszystko zebrali. No, ale też chciałem wziąć ten dzienny utarg, aby no, wszystko było. Plus wiadomo, karta była potrzebna. Więc, no cóż, no. Dobra, w sumie cutscenka już widzieliśmy raz, więc można ją w sumie pominąć. No i napadzik zaliczono. No ja dostałem sobie z tego wszystkiego platynę. I zobaczmy. 520 tysięcy. Bardzo dużo. Jeszcze elita. Prawie 11 minut. Elita z randomem to jeszcze się nie udało. Ale tym razem się udało, nie? Elita z randomem. Aż koleś się dziwi jakiś na czacie. Jak? No tak. Elita z randomem to naprawdę jest coś kozackiego, żeby zrobić. No i dobra. Co my tutaj mamy? Oficjalne podsumowanie tego napadzika, który był naprawdę bardzo szybki. I dużo było zarobione do tego, bo pasera się nie płaciło, więc to jest bardzo duży plus. Cóż no, według mnie napad wyszedł naprawdę bardzo dobrze. I oby tak wyglądały wszystkie napady z randomami. Szczerze, to jest chyba najlepszy napad z randomem na ten moment. Mimo, że koleś zupełnie nie miał bladiego pojęcia, co ma robić na tym napadzie. Zupełnie bladiego pojęcia nie miał, co robić na tym konkretnym napadzie, więc... Mimo wszystko... To, co zrobił ten koleś, to wystarczająco, aby przejść ten napad. On nawet samego jeszcze mnie zrespiło, nawet bez niego. Ale na sesji publicznej za to mnie zrespiło. Dobra, no w każdym razie 500 000 wędruje do mojej kieszeni. I napadzik z randomem zakończył się pomyślnie naprawdę w dobry sposób. Wow, szczerze powiem, nie spodziewałem się, że mogę coś takiego zobaczyć po randomie, który nie ma bladiego pojęcia, co robić. Także no, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć!